Kazimierz Moskal, trenerem GKS-u Katowice. To jest najważniejsza wiadomość dzisiejszego dnia. Witamy bardzo serdecznie na pokładzie. Witam. Panie trenerze, objął pan od dzisiaj stery tutaj przy Bukowej. Jakie są ustalenia od razu już, po pierwsze te ustalenia po rozmowie z prezesem? Cele, długość kontraktu pana? Cele? No myślę, że przede wszystkim GKS musi się liczyć. Moje osobiste cele są takie, żeby GKS grał ładną piłkę. Wiadomo, że trener rozlicza się przede wszystkim za wyniki, ale mnie też cieszy fakt, jeśli zespół prezentuje dobry futbol. Natomiast ustalenia z prezesem, jeśli chodzi o długość kontraktu, jest do 30 czerwca 2014. 2014. Oglądał wczoraj mecz z Miedzią Legnica? Tak, oczywiście. Jakie wrażenia? Najważniejsze 3 punkty. Czeka dużo, a czeka, jeżeli chodzi o jakość gry, czeka dużo pracy? Piłkarzy, ja powiem tak, myślę, że zespół GKS-u Katowice ma duży potencjał i tutaj co do tego ja nie miałem wątpliwości przed sezonem, czy nawet w tamtym sezonie, kiedy prowadziłem zespół Termaliki. Pracy jest dużo, dużo zawsze, bez względu na to, czy zespół gra dobrze, czy słabiej, czy kiepsko, to pracy jest zawsze i od pracy nie można uciec. Jeśli w pewnym momencie zapomnimy o pracy, to i zespół przestanie dobrze grać. Jeżeli pan oglądał, to na pewno jeszcze również, pewnie mecz z Bełchatowem również, już pan mógł jakoś tam tak troszkę analizować, co trzeba będzie poprawić? Nie, z Bełchatowem akurat widziałem tylko jakieś tam urywki, nie widziałem całego meczu. Jest dużo do poprawy. Ja nie chciałbym tutaj w tej chwili mówić o szczegółach w takim sensie, że tu nie chodzi tylko o jakość gry, prawda? Tutaj myślę, że na wynik sportowy składa się wiele drobnych rzeczy. Spróbujemy to poprawić, aczkolwiek tutaj w żadnym wypadku nie chciałbym, aby to było odebrane jako gdzieś tam nagonka czy zła ocena pracy trenera Rafała Góraka. Był tutaj 2 lata i myślę, że wykonał też kawał pracy. No, czasami zdarzają się takie momenty, że po prostu zespół gdzieś zaczyna słabiej grać i ciężko to jakoś racjonalnie wytłumaczyć. Będziemy chcieli wprowadzić może coś nowego, troszeczkę inną wizję. Tak jak mówię, wierzę w to, że to, co będziemy proponowali tym zawodnikom, pomoże im, aby prezentowali swój najwyższy poziom. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, poprosił pan już o zapisy, wszystkie zapisy wideo z wszystkich spotkań GKS-u w tym sezonie, począwszy od meczu z Wigrami i Suwałk. Chyba czeka pana dzisiaj długie popołudnie, długa noc, żeby w tym następnym tygodniu był pan przygotowany już do pracy właśnie z drużyną. To znaczy, ja zespół GKS-u Katowice znam. Tak się składa, że całkiem przypadkowo miałem okazję oglądać na żywo mecz z Okocimskim na stadionie Hutnika. Ale też znam ten zespół z poprzednich rozgrywek, także to nie jest dla mnie jakieś tam wielkie zaskoczenie, czy to, że ja nie znam poszczególnych zawodników. Oczywiście tych, którzy gdzieś tam mniej grali w drużynie GKS-u, no to rzeczywiście ich może nie znam, natomiast większość tych zawodników jest mi dobrze znana. Aczkolwiek no, warto przejrzeć te ostatnie mecze, aby ten obraz był pełniejszy. Na ile pan ocenia potencjał drużyny? Bo wiadomo, na papierze GKS od początku liczył się do walki o awans. Znaczy, ja tutaj nie będę się wycofywał ze słów, które wypowiadałem przed rozpoczęciem tego sezonu, kiedy dziennikarze pytali mnie o faworytów. Oczywiście wymieniałem tam Termalikę z racji tego, że przez 2 ostatnie sezony biła się o awans. Wymieniałem GKS Bełchatów z racji tego jako spadkowicz z Ekstraklasy, ale wypowiedziałem słowa też, że dla mnie GKS Katowice powinien się liczyć. Podtrzymuję to dalej, ale mówię, no czasami na ten wynik czy na obraz gry drużyny mają wpływ różne małe czynniki i czasami to trzeba weryfikować w trakcie sezonu te swoje opinie, prawda? Nie wycofuję się absolutnie z tych słów, że ma potencjał i będziemy chcieli grać w każdym meczu o 3 punkty i
robić jak najlepszy wynik. Już za tydzień mecz w Łęcznej, no trudny przeciwnik. Zostało mało czasu, żeby tą drużynę jednak poukładać tak, jakby pan chciał. No generalnie tak, jest to trudny moment zarówno dla zawodników, jak i dla trenerów, którzy przychodzą, obejmują zespół w trakcie rundy, prawda? Każdy chciałby mieć zespół do dyspozycji od początku okresu przygotowawczego, no ale tak jak powiedziałem, jest to trudny moment, ale takie rzeczy się zdarzają i trzeba sobie z tym radzić. Tutaj nikt, powiem tak, nikt się nie spodziewa od razu jakichś cudów, ale tak jak też powiedziałem, trener Górach też swoje tutaj zrobił i ważne, aby teraz do tych piłkarzy dotrzeć i wyciągnąć te dobre momenty, które oni również prezentowali w poprzednim sezonie. Mówi pan, że nie można dać od razu tych efektów, które gdzieś tam są zamierzone, ale kibice oczekują, że będzie poprawa gry, że będzie jakość. Można dać im tą gwarancję? Może pan dać tą gwarancję, że będzie widać tą poprawę gry? No, ja będę dążył do tego, aby ta jakość była lepsza, aby ta gra sprawiała przyjemność zawodnikom, ale również i kibicom i nam, trenerom, prawda? O to w tym wszystkim chodzi, aby to, co się robi, sprawiało nam radość. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś grał w piłkę tylko dlatego, że po prostu ktoś go do tego zmusił. Chyba wszyscy wybierali ten zawód z tego powodu, że kochają to robić, prawda? Jeśli coś się kocha, to należy do tego podejść z pasją i robić to z przyjemnością. Czego sobie Kazimierz Moska życzy na dzień startu, rozpoczęcia pracy na Bukowej? No oczywiście, że dla mnie bardzo ważne jest to, aby dobrze zacząć i ten mecz w Łęcznej będzie dla nas bardzo ważny, ale tutaj jakby myślę, że to jeszcze nie jest czas na to, abyśmy już zaczęli po pierwszym meczu oceniać pewne rzeczy, pewną postawę drużyny. Czego życzyć? Tego, aby wszyscy zawodnicy, którzy są w kadrze, byli zdrowi i w pełni sprawni do treningów i do meczów. Ja dziękuję za rozmowę i oczywiście również tego serdecznie życzę trenerowi. Dziękuję.